Cześć, jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Tomb Raider 2. Spadamy w jakiś dół i nie czuję się tutaj zbyt bezpiecznie, niestety. Tak, kolejna duża apteczka nam tutaj schodzi. O, cholera. Zaraz. Nie chcę mi się z nim za dużo bawić. No. Niby cztery strzały, to wiecie, troszeczkę tak. No, szkoda amunicji, ale w sumie z drugiej strony życia bardziej mi szkoda. Tak, jeśli mam być szczera. Aha, kolce. Tak, nie ma ta kolejna interesująca pułapka. Ale w tym poziomie to ja, wiecie, już w sumie pamiętam, że trochę tego pełno tutaj, Laro, właśnie tu. Że trochę pełno tych pułapek tego typu. No, jak się grało pierwszy raz, to jednak, wiecie, zupełnie inaczej. I tak, co my tutaj. Tutaj chyba jest wejście do góry, o ile się nie mylę. Mam przynajmniej nadzieję, że się nie mylą. No, nie. I wracamy do skuterka. W sumie nie wiem, czy się cieszyć, czy nie z tego powodu. W zasadzie nie ma z czego się cieszyć. Bo łatwiej nie będzie. Będzie tylko gorzej. No, ale. Patrzę, Lara też nie ma ochoty tym jeździć. No, ale dobra, pozwolę sobie zapisać. Skoro tamto udało się praktycznie bezboleśnie w miarę przejść. Okej. Najgorsze jest to, że ja nie pamiętam za bardzo, jak to tutaj. Czy ja tu mam przyspieszyć, czy nie, czy co to było. Co to jest za miejsce? W ogóle takie. A, no ha. No tak. Tutaj w ogóle chodzimy sobie teraz po lodzie. Bardzo fajnie to zrobili i właśnie, po to był nam ten klucz tego mostu, bo inaczej sobie tutaj nie przejedziemy, tak. Niestety nie przeskoczymy tego. Znaczy, stety, niestety. Gdyby to trzeba było przeskoczyć na tym skuterze, to znaczyłoby, że trzeba się rozpędzić, a ja naprawdę nie jestem w tym najlepsza. I to nie jest żadna skromność, czy jakieś takie, wiecie, gadanie, że a nie dam rady, nie dam rady. O nie. Tu będzie seria pułapek. Znaczy tam pułapek, no. Kule śnieżne nam zaczną na łeb spadać. I tutaj trzeba zrobić coś wstrętnego. No właśnie, tak prawie po ścianie przejechać. I czy mi się udało to, co chciałam zrobić? Mam nadzieję, że tak. Ale i tak. Na kolejnym slocie dopiero zapiszemy. Zaraz. O co chodzi? O nie, ja to pamiętam. Chyba pamiętam. Nie wiem. Pozwolicie, że zapiszę jeszcze raz, bo tutaj może być niebezpiecznie. Naprawdę niebezpiecznie. No. Tak, o ile dobrze pamiętam. No właśnie, tu nam się coś pojawiło. To jest klucz do chaty, tak, dobrze pamiętałam. Czyli teraz już się kuźwa, trzeba wrócić. I oczywiście pościg za nami. Facet do nas strzela, no. My staramy się tym względnie na razie nie przejmować, tylko po prostu uciekać. Powiedzmy, że mi się ta ucieczka w miarę uda za pierwszym razem. Nie wiem w sumie, czy on jedzie za nami, czy nie. Ale jak już zaczął strzelać, to zrobiło się niebezpiecznie. Jezu, ja nie umiem tym cholerstwem jeździć. Jejku, kotka, przejechaliśmy. No, Lara, co ty robisz? Naprawdę nie chcesz tu zsiadać z tego. Masz, kobieto, szczęście, że ten kot. No, ej!
Co ona mi tu odpiernicza? Czy ja nie przesadzam z tą prędkością? Zaraz tu dostanę jakiś mandat. Co tam jest? Bo nie widzę nic a nic. Juzu, laro, laro, nie, nie, nie. Nie zjedź tylko z tego teraz. Tam? Kurde. Nie wiem, czy tu ma być jakaś kombinacja skomplikowana, złożona. Taka w sensie, że po ścianie, czy coś takiego. O Boże, nie chcę spaść. Tak, wolę życie tracić, zdecydowanie. Au! No, to jest... za malutka przestrzeń, żeby jakoś po ludzku tym przejechać, chyba. Jezu, jakimś cudem mi się to udało. I... o! Zaraz, chyba jednak na dół, kurde. Na dół? Na dół, nie na dół, nawet nie wiem. Zaraz. Chyba tędy, co? No, mam nadzieję, że tak. Aha. No i koniec przejażdżki. Tak, problemy z wysławianiem się jak... o cholera. Więc może z odległości mi się uda. Przynajmniej jednego. Tam już widzę, drugi kot krąży. Dlaczego one mnie nie atakują? Ej, czuję się troszeczkę głupio. Dziwne uczucie. Nie no. Tak, to ja mogę z nimi walczyć. To nie przekracza jeszcze moich umiejętności. Wow, już zaczęłam się bać, że to nie jest to miejsce, o którym myślałam. Zaraz, czy ja wszystko pozbierałam od nich? Tak, pozbierałam. Jeszcze pamiętam, że narzekałam chyba. Bo myślałam, że jeden nic nie zostawił, a jednak tam chyba apteczka była. Kurde, jaką ja mam dobrą pamięć. Grałam pewnie z tydzień temu, a w sumie wszystko pamiętam. I co my tu mamy? Dźwignia, naboje, naboje. A naboje to się pewnie przydadzą. Tak, zdecydowanie. Chociaż w sumie przeciwników najwięcej to... nie wiem, w którym poziomie było. Możliwe, że ten poziom będzie jeszcze... o, szkoda, że mała. Możliwe, że ten poziom... dwie... na moje zbolałe serce to jak miód normalnie. Miód dla Kubusia Puchatka. A zapiszemy sobie. Bo dźwignia to taka rzecz bardzo... zdradliwa. Już słyszę kroki, słyszę gości. Laro! No nie. Jak trzech naraz mnie będzie atakowało, to ja za cholerę z nimi nie wygram. Zaraz, mam pomysł lepszy, zdecydowanie. Tak, to ja będę zdychać co chwila. Musimy ich jakoś rozpędzić, tak żeby no nie walczyć z nimi wszystkimi naraz. Zaraz, może teraz... a zaraz, czy ja mam... no właśnie. Aj, nie wiem, czy to było dobre posunięcie z mojej strony. Raczej bardzo złe, bo nie dość, że tracę amunicję, cholera jasna, to jeszcze nie idzie mi granie za dobrze. Gdzie są moje automatyczne... a może Uzi? Nie. Lepiej automatyczne. Laro w bok. O, dziękuję. Kurde, tak życie natracić to jest po prostu głupota czysta. Życie, amunicję, wszystko. Aha. Mogłam sobie Uzi użyć. Ale mówi się trudno. Aha. Automatyczne też dostaliśmy. Aha. Komuś z pleca kapteczka wypadła. Teraz. Czy od ciebie podnosiłam wszystko? Podnosiłam. A gdzie jest trzeci? A, dobra, ten trzeci to się rozleciał w
drobny mak, pył czy coś tam, jak to się mówi. I po prostu apteczka tylko z niego została. No, smutne. I co na nas tutaj czeka? Jakieś złożone pomieszczenie. Czy pomieszczenie, grota. To chyba odpowiedni czas na zapis. Dawno nie było. I jeśli mam być szczera, to nie bardzo kojarzę, co tutaj było, ale na pewno ktoś chcący nas zabić. O nie. O nie, 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 nie. Niestety pamiętam to aż zbyt dobrze. Jezu, no właśnie. Nie, nie. To go trzeba załatwić z dystansu. Tylko zaraz, czy można to. Zaraz, jak to się robiło? Wiem, że jakoś się. Jezu, czy ja mam M16? Mam, dobra. Jezu. No nie, 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 nie. To trzeba tam zostać na górze jakoś. To jest pewne. Bo on mnie tu rozjedzie i co ja zrobię? No nie, znowu mi to nie wyszło zupełnie. Ha, jak ja mam to. Zaraz, jak ja mam to. Wow, ale mi życia zostało. W sam raz na malutką apteczkę. Dobra, gdzie te M16 cudowne? Jezu. No nie, ja się nie godzę na coś takiego. Zobaczcie, ile on mi od razu życia zjechał. Zaraz, niech sobie odjedzie. I zdycha. No gdzie on tam się czai, co? No. I po kłopocie. Teraz to my sobie chyba skorzystamy z jego skuterka. Tylko też, o Boże, teraz to już będzie naprawdę ciężko. W sensie, może gdybym tak nie oszczędzała apteczek, to nie byłoby aż tak ciężko. No ale jednak trzeba je trochę poszczędzać. Nie pamiętam, czy to już skuterkiem mam teraz jechać dokądś tam. A w ogóle właśnie, te ich skuterki są. O! A to miejsce, moi drodzy, kojarzę. Tam nawet wiem, gdzie jest sekret tutaj. Ostatni już chyba, to warto go podnieść. No nie, 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 nie. Ja chciałam po prostu przyspieszyć. Dobra, nie wiem, czy to jakoś mi wyjdzie tak, jak chcę to zrobić. Jezu. Proszę, Laro, proszę, nie rozbij się. Okej. No, kobieto, zaraz, jak ona ma z tego zsiąść, co? Ej, jak się zsiadało z tego skutera? Dobra. Tutaj jest ta lodowa drabinka. I to jest podłe miejsce, dlatego że z tego co kojarzę, to była pułapka też tutaj. Jezu. Już myślałam, że nie zdążę. Nie ma tak. No i za Uzi przynajmniej nam się zwróciło. Tu już nic nie ma. I pytanie, czy do tej ściany to Lara doskoczy? Mam nadzieję. Jasne, że doskoczy. Dlaczego miałaby nie doskoczyć? No, Laro, proszę cię. Dobra, zrobimy taki myk.
No i oczywiście cudowna wspinaczka przez pół odcinka, tak, przez jedną połowę wczytywanie i zapisywanie, bo oczywiście trzeba sobie umrzeć przynajmniej 100 tysięcy razy, a drugie no to stękanie Lary i właśnie takie no piękne widoki. Swoją drogą, jakie to ciekawe, że akurat w tym miejscu utworzyła się taka prawie że drabinka, co? Dziwne, że Lara nie ma żadnych, bo ja wiem, łańcuchów, haków, kolców, takich rzeczy. No i w sumie można zapisać, bo jeszcze zdechnę i zapomnę, że tu był ten sekret i wiecie jak to jest. Potem człowiek pójdzie dalej i dlaczego ja tego sekretu nie wzięłam, nie wziąłem. Zaraz. No, naparzamy, naparzamy od razu. No, ej, ej, ej. Mało mnie nie zabili, świetnie. Nie no, zapisywać nie będę. Może coś mi zostawili, to sobie wezmę. Ale raczej nie. No pewnie, bo po co? Dobra, to bierzemy skuter. I jedziemy, tylko gdzie? Nie wiem, tu może. To to? No, możliwe, że to, no właśnie. O Boże, powinnam to zapisać, bo jednak sobie nie ufam. Jak jakoś się wrąbię gdzieś w głupi jakiś moment z tygrysami czy coś, to. A nie chcę brać kolejnej apteczki, bo to no już naprawdę końcówka. Albo źle pamiętam, no ale wtedy to już będzie taki przymus wzięcia apteczki. A tak, skoro można tego uniknąć. O Jezus, nie, Laro! O kurde. No właśnie. Właśnie dlatego sobie zapisałam. Głupota totalna, zupełna. Uch. Chciałam odskoczyć do tyłu. Tak się wytłumaczę. A niestety Lara złapała się tej skały i. Dobra, tam przynajmniej wiemy, że z prawej wybiegają. No i. Jezu, biegnij, Laro, biegnij do skuterka. I spróbuję jeszcze w ten sposób to zrobić. W sensie, no wiecie, kolejny zapisik. I może damy radę ich rozjechać. Ahaha, pięknie poszło. I co, macie coś dla mnie? Macie coś dla mnie? Jakąś nagrodę? Nie macie. Na pewno? No nic za nic. Chamscy faceci. Och. Faceci to świnie. Koniec, kropka. A o nie. Dobra, to ja może zapis sobie zrobię. Jezu. Jest, zmieściłam się. A, strzelają do mnie, strzelają. I nie tutaj, gdzie trzeba, wypłynęłam. To jest tu? Mam nadzieję, że to jest tu. Bo jak nie, to się wkurzę. Jak to nie jest tu. Au! Au! Nie zginęłam. Jeszcze żyję. Wow! Koniec poziomu. Świetnie. Dosłownie. Ach, nie wierzę, ale ciężko było. A wiecie, właściwie miałam zamiar już tutaj ten odcinek zakończyć, ale myślę, że przynajmniej początek poziomu Barkang Monastery jest dość warty uwagi. A przynajmniej ja go lubię, bo w sumie te jakieś 18 minut odcinka to jednak nie jest zbyt dużo. I tutaj jest pewien problem, dlatego że. Nie wiem, czy to widzicie, ale. Oj, Laro. Ale właśnie, Lara celuje niestety do. Trochę nie tego, co trzeba. No i właśnie. Do nich lepiej nie strzelać, jak widzicie. Mają swoją broń i potrafią
także zacząć nas atakować. Więc dopóki traktujemy ich, wiecie, jak sojuszników, a więc do nich nie strzelamy, to naprawdę nam się to opłaci, dlatego że oni też walczą i to naprawdę nieźle. No, jak wiadomo, jak ich wkurzymy strzelaniem, no to kiepsko. I to nie jest gra jak teraz te nowe, w stylu, że można strzelać do sojuszników dowoli i oni praktycznie na to nie reagują. No, ci tutaj tybetańscy mnisi są dość neutralni. Tak więc, no, trzeba mieć to na uwadze. I jako, że w sumie. O! Ptaszysko, ale zapisałam. Znaczy jeszcze nie, ale. No, trzeba mieć to na uwadze i uważać, do kogo się strzela, i też bez sensu nie biegać z tymi pistoletami na wierzchu, bo to się różnie może skończyć. Słyszą czyjeś kroki. O! Chciałam powiedzieć, że nie bardzo wiem, gdzie iść. No ale. Dobra, można bezpiecznie. A to chyba ci mnisi sobie chodzą po prostu w swoim naturalnym środowisku. Ktoś, coś. Jezu. Te ptaki, one są po prostu dobijające. Nie, no to są mnisi i tutaj, o Boże. Czeka mnie pewien wykańczający skok. Powiedzmy, że uda mi się za pierwszym razem. Jezu, no nie, właśnie nie, właśnie nie tak. O, dobrze jest. Okej. W sumie jakoś wyszło. Nie spodziewałam się, że tak to szybko ogarnę, no ale dobra. Nie narzekam, żeby nie było. Tutaj powodów do narzekania to mi gra jeszcze dostarczy. Czy ktoś tu jest? Nie, to wyglądało jak sekret. Tak w pierwszej chwili. Ciemne pokoje. W ogóle podoba mi się klimat tego miejsca. Spokojnie, spokojnie. Ja nie strzelam do ciebie. Dobra, czy puścimy mnicha przodem, czy idziemy sami? Nie, Laro. Dobra, niech sobie troszeczkę może powalczą sami. No, już, mnichu, wierzę w ciebie. Dobra, ja nie chcę, żeby on go zabił, ale sama też nie chcę go zabić. W sensie nie chcę zabić mnicha. O! Poradził sobie doskonale, bez naszej pomocy. Klucza nie mamy, nie? A no nie. To podniesiemy to, co gościu dla nas zostawił. Tak, całkiem sporo amunicji tutaj już można nazbierać. Swoją drogą, ciekawe, po co jakieś miny mnichom, którzy i tak nie korzystają z broni palnej. To jest ciekawe zagadnienie. I to jeszcze w takim miejscu, zamiast w jakimś schowku czy coś. No nic. O Boże, pułapki. Och, tego to tutaj też bardzo, bardzo dużo jest. Ale myślę, że już tu będzie właściwy koniec odcinka, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. A na razie, cześć wszystkim!